into the game. Let's play. Ground game. Kuba Indryka, IndyKHPL, jesteśmy przed galą KSW 95 w Olsztynie, a ze mną pochodzący zresztą z Olsztyna Jakub Wikłacz, witam. Witam serdecznie. No już w trailerze gdzieś to się przewijało tak dalej, ale jak się czujesz występując gdzieś no, w perspektywie dwóch dni, że wystąpisz przed własną publicznością w swoim mieście? Tak jak jest, czyli jak w domu się czuję, jest pięknie. No nad jeziorkiem, nad którym tak często bywałem, w miejscu, w którym często gdzieś jakieś imprezy miałem, jakieś bale gimnazjalne i tak dalej, więc no, wszystko jest pięknie, no cudownie, cieszę się, wszystko idzie po mojej myśli, wszystko idzie zgodnie z planem, więc widzimy się już w sobotę, w piątek, przepraszam, też mam to przyzwyczajenie. Sentymentalne uczucie wrócić do Urani? No jest sentyment, ale jakby no, nie wpływa on gdzieś tam na otoczkę czy na coś, tylko jest to taki fajny dodatek. No to skupmy się na tym, co nie jest dodatkiem, czyli wasza piąta już walka. Jakie są twoje odczucia co do tego? Bo mam wrażenie, że kibice dzielą się na dwie grupy, albo że fajnie, bo dajecie takie walki, że to są zawsze emocje i spoko, albo nie, no ile można, piąty raz też przesada. To co, no tak się stało, no to się bijemy piąty raz i tyle, no jakby ja o tym decyduję i... No i co, myślę, że ten pojedynek zakończy po prostu już tą serię i tak to się skończy. Właśnie, czy zakończy, bo jak Sebek wygra, to będzie remis między wami, ty stracisz pas, więc będziesz chciał pewnie odzyskać. Myślisz, że na pewno to będzie ostatnia walka? Na pewno to będzie ostatnia, no bo ja wyjdę wygranym i taki jest plan. No to taki jest plan, a jak przebiegały przygotowania, no bo ty chyba nigdzie nie wyjeżdżałeś, jeśli dobrze pamiętam. Wyjeżdżałem kręcić trailer do Olsztyna, a tak poza tym to w Poznaniu. No. Czyli coś się zmieniło w przygotowaniach? Zawsze dużo zmienia w przygotowaniach, ale to już w sumie zobaczycie na walce. Jak przy okazji już tu jesteś, to wpadniesz na trening do Arachionu, czy raczej tylko się skupiasz na tym, co walka i rozgrzewka ewentualnie już na Urani? Na trening chętnie wpadnę, ale to już po walce, no bo teraz już przed walką to już nie ma co tam dorabiać. Jedynie jakiś rozruch, ale to podejrzewam, że gdzieś w hotelu i tyle, i wjeżdżamy do Urani. No to będziesz czuł wsparcie lokalnych kibiców rodziny, no bo na pewno też więcej kibiców niż zwykle będziesz miał na trybunach. Zdecydowanie, ale zawsze czuję wsparcie moich najbliższych, oni są dla mnie najważniejsi, a tu fajnie, no bo jeszcze będzie więcej moich bliskich, jeszcze będzie większe wsparcie trybun, tak więc no super, bardziej mnie to cieszy. Tak bym troszkę sztampowo chciał spytać o plan na walkę, ale wiadomo, gdzie są twoje mocne strony, gdzie są mocne strony Seby. Wiadomo, gdzieś, być może wy wiecie, gdzie każdy z was ma jakąś lukę. U ciebie zarówno Seba, jak i Zura gdzieś posadził na deskach. No owszem, nie poszło nic za tym, no ale gdzieś na pewno masz to z tyłu głowy, przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście, że nie mam. No, wszystko przepracowałem w przygotowaniach. To zobaczycie i nie ma co patrzeć już na tamte walki, no bo jestem totalnie innym zawodnikiem. Czyli nie boisz się płaszczyzny stójkowej z żadnym zawodników póki co? Zdecydowanie nie. Czy w razie, niezależnie od rezultatu, ty masz chęć zostać w KSW, czy już gdzieś mierzyć wyżej? Nie, na razie jakby wypełniam kontrakt, czuję się tu super i nie mamy o czym mówić. Będziemy wtedy rozmawiać, jakby ten kontrakt się kończył, jak będzie ta data, no to ten czas, no to wtedy będzie można o tym porozmawiać. A póki co jesteśmy tutaj, są zaplanowane walki, więc walczymy i skupiamy się na tym. Skąd zmiana koloru włosów? Nie zmieniłem, to jest właśnie... Wróciłeś, dobrze. Nie, no już tyle razy one były na biało, że stwierdziłem, że to już nie jest zmiana, że są na biało, więc zmianą będzie, jak będą naturalne i tak jakoś wyszło. Walka też w waszej kategorii Patryk Surdyn, Szamater Zanukajew, czy gdzieś tam będziesz ciekawy jej wyniku, no bo to są zawodnicy gdzieś też młodzi i powiedzmy też, myślę, aspirujący do tego, żeby wkrótce walczyć o pas, więc być może w niedalekiej przyszłości też przyjdzie się zmierzyć tobie z którymś z nich. Dokładnie tak, z Surdy na walkę kiedyś nawet sędziowałem, tak więc później się z nim biłem, z Szamadem się nie biłem, obydwu ich bardzo lubię i bardzo mnie interesuje ta walka. Jakieś
tam mam swoje predykcje, ale... No to zdradź nam. No właśnie nie zdradzę, tak nie są pewne. Mam takie jakieś swoje przewidywania, w jaki sposób może się to zakończyć, ale jest to dla mnie taki pojedynek zagadka. Szomon chyba się troszeczkę nie bił. Surdyn gdzieś tam miał te przegrane. No ale jest bardzo dobrym zawodnikiem, ma ogromny potencjał, tak samo Szamat, więc to będzie takie ciekawe zestawienie i myślę, że idealne zestawienie na ten moment dla nich. Sebastian przygotowywał się w dużej mierze w Tajlandii. Czy myślisz, że na przykład dzięki temu, że też trenował w ciężkich warunkach pogodowych, no bo to była pora, w których tam były, z tego co widziałem, dość spore upały, jakoś będzie na przykład, nie wiem, kondycyjnie wyglądał lepiej od ciebie, czy raczej nie boisz się o takie rzeczy? Nie boję się o takie rzeczy, jestem kondycyjnie pięknie przygotowany i u nas zresztą też jest dusz na sali. To czy ty w ogóle gdzieś czujesz jakieś zagrożenie ze strony Sebastiana? Nie, no jakby wiesz, żebym nie zabrzmiał jakoś tak, jakby, wiecie, że o, ja to się niczego nie boję, uważam, że nie ma on mocnych stron. Nie, no ja wiem, jakie ma mocne strony, ale wiem też nad czym pracowałem, wiem czego się spodziewać i jestem w 100% gotowy na ten pojedynek. Gdzieś dużo też, powiedzmy, mentalnie pracowałeś w tym czasie? Zawsze pracuję bardzo mocno mentalnie i tak, zdecydowanie też. Sebastian powiedział, nie w trailerze, tylko on sam dodał gdzieś taki drugi swój trailer, powiedzmy, powiedział, że też ta walka będzie troszkę bardziej personalna dla ciebie też, czy ty się skupiasz wyłącznie sportowo? Nie, wyłącznie sportowo. Czyli gdzieś ty już odsuwasz to, co było, no bo ta poprzednia niefortunna bardzo, co by nie mówić, no zakończenie niefortunne, o tak powiem, ale rozumiem, że ty już tylko patrzysz na ten aspekt sportowy i na tą piątą walkę, nie w przeszłość. No tak, no a co mam innego robić? No było, minęło i mamy nowy pojedynek i się skupiamy na tym pojedynku. Byłoby błędem gdzieś rozpatrywanie go w jakichś innych kierunkach. Czyli faktycznie dobrze przepracowany mentalnie okres. No to już abstrahując od MMA, czy ty piłkę śledzisz troszeczkę, czy nie? Zależy, jak są mistrzostwa, jakieś finały. Mistrzostwa się zbliżają, więc o to chcę zapytać, jak stawiasz, jak pójdzie naszym. Przypomnij mi grupę Holandia, Francja. Holandia, Austria, Francja. Wiesz, tak generalnie no to gdzieś się na język nawija, że sercem wiadomo, człowiek chciałby, żeby tam było wyjście z grupy. Rozum podpowiada, że będzie najpierw jak to się mówi? Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o kontra. Tak, ale wiesz co, to nie, no mam naprawdę pozytywne gdzieś tam swoje przewidywania. Mam nadzieję, że w końcu gdzieś tam jeden trener zagości na dłużej i że coś tam się poukłada. I tyle, no ale... Jak zawsze będę kibicował i teraz jeszcze będzie ten okres, że będę mógł sobie wypić jakieś piwko zero, zjeść sobie coś przy tym meczyku, podjeść chipsy i delektować się tym, tak więc nawet jakby wynik był zły, to ja będę szczęśliwy. No to jak już mówisz o chipsach, to jak waga, ile jeszcze kilogramów do jutra? Kosmetyka już ostatnio tam. No to wspomniałeś jeszcze trenera, no to spytam, bo trochę ostatnio zawirowań u was w klubie mimo wszystko. Trzy osoby właściwie odeszły, czy atmosfera jest cały czas taka sama, coś się zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło. Tam po prostu wyszło jak wyszło, że ktoś klub zmienia, ale to jest naturalne. Ja też zmieniłem klub, więc też jakby no hipokryzją by było mówienie, że tam nie wiadomo coś się tam dzieje. No. Po prostu, a moim zdaniem nic się totalnie nie zmienia. Trener Bartosz tworzy atmosferę. No i inni cudowni trenerzy, jak zawsze, podnoszą cały czas poziom, tak więc... No dobrze, no to chyba tyle ode mnie i co? Widzimy się jutro na ważeniu, no i powodzenia w piątek. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania. Dzięki.